Ale ja mam brudne szkło, zobaczcie jak zostało uwalone, jaki syf na tej szybie jest, o fuj, muszę to wyczyścić. Przygotowałem swoje wielkie mydło i zaraz to wszystko wyczyścimy, zobaczcie na tym szkle też tutaj jest, o nie, trzeba to posprzątać. Jak mój dom, taki piękny, ładny smile, może być taki brudny, nie, no na to nie możemy pozwolić. Ale wy widzowie możecie pozwolić i wbić na mój sklep, po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie, sprawdzajcie pierwszego linka w opisie. Smilesoul.pl. Powtarzam, kto by chciał, to z góry każdemu dziękuję. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. No słuchajcie, wchodzimy na tą drabinkę. Przygotowałem sobie taką drabinkę, patrzcie, elegancka. Tutaj sobie wejdziemy. No i będziemy musieli wyczyścić ten cały brud ze szkła, z tej szyby, dlatego, że to jest mocno uwalone. Wchodzimy i teraz będziemy czyścili to mydłem. Mam też przygotowany sobie ręcznik, o taki fajny, widzicie? To jest ręcznik oraz tutaj przygotowałem mydło. Także mamy wszystkie potrzebne rzeczy, no i czyścimy sobie ten brud, a wy widzowie możecie wyczyścić subskrypcję, pamiętajcie. Ej, ktoś mi uderzył, o nie, znowu ty, o, tylko nie on, to ten dziwny koleś, on wcześniej też do mnie przyszedł, ej, zostaw mnie, subskrybuj kanał z dzwonkiem, o, pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie czerwony przycisk, dlatego, że wbijamy 2 miliony subików, i słuchajcie, ja tutaj muszę sobie wyczyścić ten brud, ale ktoś mi tutaj przeszkadza, ewidentnie skacze, patrzcie, podchodzi, ej, on mnie zwala z drabiny, no nie, no, wcześniej też mi przeszkadza. Troszeczkę go się cykam, bo nie wiem, co on mi tutaj chce zrobić. Patrzcie, on biega. Ej, nie do mojego domu. Ja ci dam, jeszcze w dzwonek sobie dzwoni. Wypad, ej, no nie przeszkadzaj mi. Ja chcę sobie wyczyścić dom, no. Chcę ten brud ściągnąć. A jakiś gościu przyszedł i mnie tutaj przeszkadza. Czekajcie, wyczyszczę sobie. Okej, pięknie, tak czyścimy. O, no znowu mnie zepchnął. No nie, no. Nie wytrzymę zaraz. Wkurzę się zaraz. I zostaw lepiej łapeczkę w górę. O, jak zostawisz łapeczkę, to ci nic nie zrobię. Co? Kiwasz głową, że nie? Ej, widzowie, a wy zostawicie łapeczkę? I każda jedna łapeczka to jest jedno mydło więcej. Klikajcie łapeczkę, to będę miał więcej mydła. Okej, weźmy sobie to, wyczyśćmy. Teraz ręcznikiem musimy to przetrzeć. No nie, znowu mnie zwalił. Wkurzyłeś mnie. Wyciągnąłem teraz miecz. Chodź tutaj. Ja ci dam, chodź tu, ty, masz. Ej, co on mi zrobił? O nie, znowu coś wylał. Kręci mi się w głowie, chodź tu ty. Ja ci dam zaraz. Co się stało? Obudziłem się na łóżku. O co chodzi? Ej, mieczyk mi się zmienił. Co on mi zrobił? O nie, wyglądam jak szkło. Co jest? On mnie zamienił w szkło. Ten niedobry, dziwny villager wiedźmowy. O nie, patrzcie jak wyglądam. Moje całe ciało jest ze szkła. Nawet mój mieczyk diamentowy, który miałem, zamienił się też w szkło. Ja, wszystko zamieniło się w szkło, tylko taka głowa mi została za szkłem. Ale mojego ciała nie ma, patrzcie. Mojej uśmiechniętej minki, nie mam normalnych stóp. Wszystko jest ze szkła, widzicie? I to jak jeszcze? O nie, zostałem szkłem! O, teraz musimy jakoś to pęknąć. I ja chcę się zamienić z powrotem. Biegnijmy do mojej dziewczyny. Ej, jeszcze mi drabinę wziął. O nie, ten jeden niedobry drabinę mi zakosił. Czajcie, wziął mi drabinę. Teraz nie mogę wejść, nie mogę posprzątać tego brudu. Ale się wkurzyłem, jestem szkłem. To jak to szkło dosłownie, nie? On się wkurzył na mnie i zamienił mnie w szkło. O, mamy problem. Jak ja teraz będę chodził? Przecież nie, no ja muszę być normalny. Pobiegnijmy do mojej dziewczyny, może ona coś zaradzi. Patrycja mieszka w tym domku. Może Patty właśnie mi w czymś tutaj pomoże. Spróbujmy się odmienić. Czekaj, wejdę w te kolce. O, widzę jakieś kolce. Może to popęka. Spróbujmy popękać to szkło, żebym był normalny. Uwaga, wchodzę w szkło. Wchodzę w kolce. I teraz pęka? Nie, nie pęka. Nic się nie dzieje. Szkło nie pękło. O, mamy problem. Podejdźmy do Patty. Może ona coś będzie miała. Patty, o, tam siedzi właśnie. Patty, słuchaj, co się stało? Patrz na mnie. Widzisz? To się stało. Jak to? Ej, co, ty jesteś jakiś przezroczysty? Ty jesteś ze szkła? Koleś mnie zamienił w szkło, jestem człowiekiem glas, czyli... No, jak glassman. To możliwe? To jak on ci to zrobił? Kto ci to zrobił? Glassman jestem, o, normalnie. Nie! Czekaj, ja zaraz muszę tutaj wsiąść tutaj i przy laptopie. Widzisz, coś pogrzebię, przeczytam. Głowę. Weź przeczytaj w internecie, co zrobisz w takiej sytuacji. O, ej, może coś w internecie wyczytasz. Majson, mamy problem, bo w internecie nic nie ma, bo to nie jest takie normalne, że ktoś nie jest ma ze szkła. Nic.
Okej, słuchajcie, nie ma nic w internecie, nie ma nic w laptopie, w Minecrafcie. Nie wiemy, co zrobić dalej. Może jakoś spadnę z góry. Czekaj, mam pomysł. Będę skakał na trampolinie. Może tutaj, gdy spadnę, to szkło pęknie. Właśnie, spróbujmy jakoś pęknąć szkło. No i wejdę tutaj, skaczę jeszcze wyżej. Skoczę może z dachu. Czekaj, wejdę na dach. Uwaga, podskoczę jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Okej, jestem na dachu. Teraz z twojego dachu skoczę. Trzy. Dobra, ja tu patrzę. Dwa, no dawaj. Jeden, skaczę, lecę i bum! Ale niestety. No nie rozbiło się, ale poczekaj, ja tutaj mam w swoim ekwipunku takie drewniane. Takie, jakie normalne. Co może rozbić szkło? Wejdź może w to. Patty ma jakieś tutaj ostre drewno. Wejdźmy w to ostre drewno. Uwaga, wchodzę w szpikulce. Niestety nic się nie dzieje, szkło nie pęka. Bo drewno jest za słabe na szkło. Słuchaj, ciekawe, czy za szkłem jest mój skin. Właśnie o to jest pytanie. Czy jest moja normalna postać, nie? Tak jak wcześniej wyglądałem. Ale wiesz co? My musimy uważać, żebyś ty się nie rozbił, bo coś się stanie i jeszcze się rozłamiesz. Ej, widzisz to? Patrz, ja widzę ciebie. Głowę na dole. Serio? Ej, widzisz? Przezroczysty jestem, dosłownie. No jesteś przezroczysty. Przenika normalnie trawa przez ciebie. Widzę przez ciebie normalnie. Patrzcie, tu Patty widzę. Ja, no nie, jeszcze w dodatku. Dobra, musimy się skupić. Weźmy jakoś, spróbujmy. Czekaj, mam pomysł. Ej, a może jak ja bym cię rozbiła mieczykiem? No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby mieczykiem walnąć. A spróbuję chociaż raz może, czy co? Zobaczymy, czy coś pęknie może. No nie wiem, patrz, ten mieczyk też ja mam nawet ze szkła, widzisz? No dobra, to spróbuj, ale troszeczkę się cykam. A ja mam taki diamentowy, uwaga, podchodzę. Ała, dostałem? Nie, niestety to nie działa. Nie, no to nie działa, no co okay, to mam plan. Słuchaj, mam pomysł taki, że villager taki dziwny, przebrany za wiedźmę, podszedł do mnie i to może być sprawka tych villagerów. Idźmy teraz do nich i ich oskarżyjmy o to. Powiedzmy, że to wszystko przez villagerów, czyli którzy mieszkają tutaj obok mnie. Słuchajcie, tutaj mieszkają villagerowie obok mojego domu. Ja myślę, że to jest ich sprawka. Podejdźmy i sobie porozmawiajmy z nimi. Tutaj mieszkają villagerowie. Patrzcie, tu jest mój dom. Znaczy niech zrobią coś, tutaj jest, tu są moje portale w ogóle, do tych portali też będę wchodził, więc subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, żeby nie ominąć portali. Okej, a my teraz jedziemy i szukamy villagerów. Jech, ja ci dam, ty villagerze, a masz ty! Zmieniłeś mnie w szkło, Ej, a masz ty! Ol dostał. Zły villager. Dobra, czekaj, podejdźmy sobie. Burzył mnie normalnie. Gdzie oni są? Czekaj, nie widzę. Chodźcie, chodź tu, macie tutaj przyjść, na ten środek, słyszycie? Wzywam tutaj, kto to mi zrobił? Chodźu, wypatrz. Patrzcie tutaj, wychodź, my chcemy się dowiedzieć. Wychodź, villagerze. Idzie jakiś, czekaj, widzę, tam jest jakiś. Ej, ty to mi zrobiłeś? Czekaj, patrzy, kiwa głową, że nie. A wiesz, jak to odmienić? Czekaj, coś pokazuje. Uwaga, coś mi nam chce pokazać. Chodźmy za nim, on coś wskazuje. Co jest? On coś pokazuje. Ej, tutaj coś piece. Jest, no. Ej, o co chodzi, villagerze? Mamy tam pójść, czy o co chodzi? Czekaj, kiwa głową, że tak. Ej, te piece mi odmienią? To jest jedyna szansa? On kiwa głową, że tak. Oni tego nie zrobili. To jest jedyna szansa. To czyli jakiś musiał być inny villager, jakiś dziwny. Ale ci villagerowie tego nie zrobili. Okej, jest jakaś szansa, żeby mi odmienić. Villagerze, prowadź, gdzie mam iść, bo no nie właśnie, wiem. Gdzie jest to miejsce? Zaprowadź nas, bo my nie wiemy, gdzie. Okej, idzie, podążamy za nim. No i chodźmy do tego miejsca. Możemy jakoś te piece, właśnie. Piece mają dużą temperaturę, a szkło może pęknąć, gdy jest taka duża temperatura. To jest dobry plan, tak, chodźmy za nim. Zobaczymy, może się udać. Będzie ciekawie, oglądajcie samego końca. Okej, villager nas zaprowadził gdzieś tutaj, Patty. Tutaj jest jakieś przejście, tak, jest. Chodzimy? Ja się trochę cykam, może panie przodem? A może jednak ty, no ty idź sprawdź, bo nie. Przecież ciebie to... dziewczyny przodem, ja się trochę boję. No dobra, to idę, uwaga. Dziewczyny przodem, Patty cię pierwsza. W razie co, wyciągnę sobie ja mieczyk. Ja się trochę cykam jak coś. Villagerze, czy to jest aby na pewno bezpieczne? Kiwa głową, że tak. Dobra, no idę. To jest bezpieczne, okej, Patty. O nie! Nie, to nie jest bezpieczne, ty villagerze, to nie jest bezpieczne, oszukałeś nas. Patty, już biegnę po ciebie, ratuję ciebie, Patty, biegnę. No zobacz to szybko, biegnę, zobaczysz, Patty. Co tutaj jest. Lecę ja, spadłem gdzieś, gdzie my jesteśmy? To nie było zobacz, bezpieczne. Villager nas oszukał. Miejsce. Villager nas okłamał. Wpadliśmy teraz w pułapkę, co tutaj dalej? Tutaj nie ma żadnych piecy, villagerze, wypuszczę nas, villagerze. O nie, nie możemy wejść z powrotem. No dobra, co teraz dalej, musimy to przejść. Chyba okej, musimy mamy jakąś przejść. Skrzynkę, a w tej skrzynce nic nie ma. Okej, musimy przejść. No mamy nie, problem. Najgorzej. Patty, daj ja mi tego ten nie lubię. Mieczyk diamentowy może daj, a zobaczę tutaj. A mi się nie przyda? Chociaż nie, on będzie dobry. Okej, nie, to miej, trzymaj to wtedy w łączce. Zobaczcie, ja tutaj też za szkła jestem dalej. Spada, uważaj, widzisz? Uważaj trzeba tutaj. Uważać. No trzeba ostrożnie być, bo tutaj są kolce. Musimy ostrożnie jak tutaj przeskoczyć. Co
trzy. Ukułem się. Skakać. A patrzcie, jak ja wchodzę na kolce, to niestety i tak nie. I tak nic mnie to nie robi. Mamy teraz lawę. Ej, to jest dobry pomysł, abym w nią wszedł. Może lawa spowoduje, że pęknę. Wejdę w nią. Uwaga, wchodzę w lawę i nie pękam, nic się nie dzieje. Bije mnie, ale nie pękam. Patrzcie na to. Dalej płonę. Temperatura niestety jest zbyt niska, abym pęknął. Patty, to nie działa, widzisz? No, nie działa, nie działa. No to niestety, idziemy dalej. Musimy iść dalej. Okej, przeskakujemy to i idziemy dalej. Niestety to nie dało rady, więc musimy dojść do tych pieców. A co to jest? Jakieś motyle? Co to są za moby? Patrz na to, bo pokonałem jednego. Teraz drugi jest. A masz! Rozwaliłem. Oj, Patty też weszła w lawę. Uważaj, Patty. No, ostrożnie. Może wodę wylej. Masz wodę? Czy ja nie mam wody? Ajajaj. Mam. O, ty masz. Dobra, o, Patty wylała. Dobra, super. Wow, wszystko się zamieniło w obsydian. O, to trzeba było wcześniej wylać. Okej, dobra, wylaliśmy. Idziemy teraz dalej. I tutaj mamy jakieś ośmiornice lawowe. A masz tą ośmiornicę. Musimy te wszystkie moby pokonać. Ale one się rzucają. Dawaj, Patty, dawaj, pomagaj mi. Nawalamy je, nawalamy, nawalamy. Ale one mi biją. Ale moje szkło niestety nie pęka. I dalej jestem właśnie szkłem. A masz, dawaj, 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 Patty, dawaj, Patty. Dobra, rozwaliliśmy jednego, teraz drugiego. A masz. Co to są za gigantyczne pająki? To tarantule. Tarantula, no. Patrz, jedna i druga, jakie wielkie. Chodźcie tu, pająki, a masz, dupsko, a masz w tyłek. Patty, dawaj mu, w dupsko, a masz, ty, próbuję, da, dostał. Próbuję, o, okay. Udało się. Teraz jakieś dziwne gobliny, co to jest, jakieś dziwne chłopy. A masz, ty, padaj, ty, nie musimy wszystkich rozwalić, oni pewnie czegoś strzegą, ale ciekawe czego. Dobra, wchodzimy i nawalamy ich, a masz, dobra, padł jeden, teraz drugi, okej, okay, pada, trzeci. I czwarty, dobra, padł, super. Teraz jakiś jeż tutaj mamy, patrzcie. No co za jeż? Co to są za postacie tutaj w ogóle? Ja, kolce ma. Ale ja nadal nie pękam, nie? Tutaj cały czas jestem ze szkła. Ja teraz, a masz ty, pładaj ty, pładaj ty, ja ci dam, a masz, dobra, padaj ty, kolcu jeden, jeżu ty jeden. Ile ma życia ty? Ten jeż nie pada. Ile ma życia? Dawaj, dawaj, Patty go. On ma mnóstwo życia, on nie chce paść. O, dobra, padł. O, udało się. A teraz mamy, co to jest? Jakiś zielony... O nie, nie wchodź tylko w to. Nie wchodź, zielone gluty. Potem się kręci w głowie. Okej, przeskoczyłem, teraz idę tutaj. Dobra, przeskoczyłem. O, mam jakieś pułapki, uwaga. Wpadłem, to mnie bije. Ale widzicie? Szkło nie pęka. Palę się na czerwono, ale szkło nie pęka. Dobra, idziemy sobie dalej. Tu mamy znowu zielone... Patty, uważaj, tylko nie wchodź w to zielone. Okej, ja przeskoczyłem, teraz tutaj przeskoczyłem, dobra. Tu mamy jakieś przejście, jest lawa. Uwaga, ła, wpadłem w lawę, o nie. Przechodzę to, idę dalej, tam są jakieś potwory, patrzcie na to. Ale nie mogę przejść, bo to jest pułapka, niewidzialne bloki, o nie, najgorzej. Teraz muszę się cofnąć, czekajcie, cofnę się. Ja tutaj spróbuję może, te drzwi, te... O, Patty jest. Uważaj, Patty, teraz trochę musimy tu wejść. Trochę się kręci w głowie. O, ostrożnie, ostrożnie, bo żebyś ty się nie zamieniła w szkło, bo jak Patty się zamieni w szkło, to będzie problem. O nie, wpadłem znowu do lawy, cały czas wpadłem do lawy, ale ta lawa nic mi nie pomaga. No, a teraz są jakieś dziwne postacie. O, masz ty postacio! Co to jest, latające drzewo? Widzicie to? Jak to wygląda? To jest jakaś latająca gałąź z liściami. A masz, padaj, odmień mnie, ty! No dalej nie, nie dalej nie jestem odmieniony, dalej mamy problem, ty, jestem dalej szkłem! No, musimy jakoś to zrobić. Mamy teraz parkour. O nie, najgorzej, Patrycja, nie możesz tam spaść na dół. Musisz to jakoś przeskoczyć. No nie wiem, czy dam radę. Może spróbujemy tak. Ej, mam pomysł, to będzie lepiej. Wspinaj się po drabinkach, tylko nie spadnij. Cały czas klikaj W. Czekaj, ja to rozłożę. Czekaj, ja rozłożę je. Czekaj, ja rozłożę je. Okej, okay, tutaj dam też. Cały czas musisz klikać W jak coś. Dobra, rozłożę kolejne. Dobra, tu będzie mogła Patty chyba przejść. Nie wiem, czy mi wystarczy drabinek. Dobra, lecimy tutaj. Musisz cały czas W klikać i nie możesz spaść na dół. Dobra, chodź, Patty, patrz, jak ja się spinam po ścianie. Widzicie to? Ja, jak ja tu robię. Dobra, tak, idziemy, wspinam się, żebym tylko nie spadł. Nie. O nie, zablokowałem się. Patty! Patty! Patty, co się stało? Patty spadła! O nie, żebym ja nie spadł. Czekaj, teraz tutaj przychodzę, uwaga, teraz tutaj. Patty, jesteś żyj, Patty spadła na... O, jest trotem, dobra, Patty żyje. Dobra, okej, Patty jest trotem. Teraz tutaj mamy do umięcia. Lasery czerwone, patrzcie na to, jakie są wielkie lasery długie. Muszę je przeskoczyć, okej, ostrożnie. Jakie tu mam lasery? No dobra, uważajmy. Ała! Dostałem, patrzcie, jak one nawalają. Ała, ale te lasery nawet mnie nie przycięły. Tu szkło nie chce w ogóle pęknąć. Ale mamy problem. Ja przeskakuję lasery, uważaj, Patty, tutaj na lasery. A przeskoczyłem je pięknie. Mamy kolce następnie, kolejne kolce. Dobra, pułapki, ominąłem wszystkie. Ale nadal nic się nie zmieniło. Teraz będziemy skakać po TNT. O, to będzie ciężkie. Patty, chodź! Gdzie jesteś? Idę. Idziesz? No to chodź. Tam będziemy musieli to przeskoczyć. No, ale w takim razie ja już mam biegnąć, czy mam czekać za tobą? Patty! Nie, już biegnij. Okej, no to ja biegnę. Uwaga. 3,
2, ale nie, no Patty, ja ci nie zostawię, chodź Patty, musisz ty pierwsza, o idzie Patty, dobra, super. Tutaj musisz się ustawić i to spróbować jakoś przebiegnąć. Chodź, spróbuj, no, dobra, jest Patty, uwaga, teraz musisz, cały czas biegnij i spacja, cały czas biegnij na, i go, nie, cały czas, no. 3, 2, 1, go, biegnij, 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 szybko, 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 biegnij, biegnij, Patty, dobrze, 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 biegnij, tak. Tak, biegnij, biegnij, biegnij. Dobrze, biegnie. Teraz ja biegnę, 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 biegnę. Szybko do samego końca. Dawaj, dawaj, cały czas. Nie, Patty spadła, Patty, gdzie jesteś? Przy końcu spadła, serio. Musisz cały czas biegnąć na kontrolu i cały czas spację klikać. No, ale wybierz, tam wybierz tutaj, no to jest dobre, no dawaj, 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 Patty, biegnij, biegnij, Patty, dawaj, dawaj, Patty, biegnij szybko. Dobrze, dobrze, cały czas skacz i ten, dobrze trafia, dobrze, 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 super. Patty spada znowu, no nie. No, spróbuj jeszcze raz. No i samo ratuj się. Ej, tu mamy jakąś skrzynkę, to jest pusta. Czekaj, tam coś jest, popłyńmy. O, jest, płynę w wodzie, ale woda też mi nic nie pomaga, nie? No, Patty, spróbuj to przejść. Dasz radę do wody jak coś, byle do wody. Okej, teraz ja idę i tam coś na końcu jest faktycznie. Ej, zaraz, to chyba są piece. Zaraz, tu chyba jest to, o czym mówił villager. Ej, to było to na tym zdjęciu. To tutaj musimy odpalić wszystkie piece. Okej, jednak on nie kłamał, słuchajcie. Tutaj musimy odpalić wszystkie piece i może gorąco spowoduje to, że pęknę i się odmienię. Może, patrzcie, tu są te piece. Wow, jak to wygląda. I mogę tu zamknąć, patrzcie, i mogę otworzyć. Wow, i do środka. Mogę wejść? O, czekaj, nie mieszczę się. O, nie mam problem. Szkło, nie, jestem za duży, nie mieszczę się. Czekaj, będę musiał to rozwalić jedno. Rozwalimy to. Kilofa potrzebuję. Patty, masz kilofa? Potrzebuję jakiegoś kilofa. Nie wiem, ale zaraz będę miała, no. Okej, no to weź tutaj. O, Patty już idzie, płynie. Okej, no to daj kilofa, a ja wezmę już sobie... O, mamy rudę żelazy, patrzcie, do przepalania. I tu mamy węgiel, rozumiem. Węgiel i rudę żelazy mamy tutaj właśnie włożyć do środka, czyli do piecy, aby je rozgrzać. Okej, Patty, potrzebuję kilofa, musisz dać kilofa. Diamentowy najlepiej i wtedy byśmy to rozbili, no już żebym czekaj, tutaj... tylko muszę wysiąść i okay, z tej dobra, wody no chodź... się otrzepać. Dobra, okej, diamentowy kilof i tutaj będę mógł wejść. Następnie musimy rozgrzać te piece, czyli musimy włożyć do środka rudę żelazo, tutaj rudę żelazo. No masz. Węgiel, okej, Patty ma kilofa, dobra, dałem, mam kilofa, patrzcie. I teraz mogę to rozbić, okej, rozbiłem ten piec, czekajcie. Dobra, tu sobie zamienię. A te drzwi też muszę? O nie, to przez te drzwi się nie mieszczę. A, to przez te drzwi, lol. Dobra, okej, czaja, czemu nie mogę wejść? Dobra, to tak wejdę sobie. Okej, wchodzę. Teraz sobie dam tutaj ten piec jeden. Czekaj, postawiłem drugi. Okej, jestem w środku. I tutaj się zamuruję. Patrz, piec się pali. Okej, Patty, musimy rozpalić wszystkie piece. I piece spowodują gorąco, czyli temperaturę wyższą i szkło może pęknąć. Ej, to może się udać, serio. Dawaj, Patty, bierz tutaj rudę żelaza, tutaj masz dużo tej rudy. Następnie weź węgla, no i wkładaj do pieca. Tutaj kliknij sobie i do pieca wkładaj. Okej, shift i prawym przyciskam, dawaj, o, weźmy sobie, włóżmy. Okej, dwa razy kliknąć nad piece, rozpalmy wszystkie piece. Dawaj, wkładamy, wkładamy. Okej, do jednego, do drugiego, do trzeciego, patrzcie, wszystko rozpalamy piece. Okej, teraz tutaj rozpalam, a bruk też się będzie rozpalał, czekaj, tutaj kliknę sobie, okej, tutaj sobie damy, dobra, wszystko się pali elegancko, wezmę jeszcze więcej materiałów, bierzemy więcej węgla, jak idzie wkładanie, dasz radę? Teraz no, daję radę, da. Okej, super, dobra, rozkładamy, rozpalamy każdy ten piec, okej, tutaj sobie dajmy, dobra, wszystko musimy rozpalić, wchodzę do środka, zobaczmy jak się rozpaliło, tak, palą się piece, patrzcie jak już ile, musimy wszystko rozpalić, dobra, okej, ten klikamy, ten rozpalamy, ten tu rozpalmy sobie, dobra, szybko to idzie w miarę, więc powinno to pójść. Tutaj jeszcze sobie dajmy, rozpalmy. Dobra, wszystkie piece są rozpalone. Teraz to muruje, uwaga, muruje to, zamurowuje się, Patty. Tylko tu nie wchodź, to jest gorąco. Uwaga, no, mamy chodzę. Bardzo gorącą temperaturę, bardzo mocną, dodatnią. Uwaga, słyszycie te piece jak pracują? Każdy piec jest rozpalony dookoła. Uwaga, patrzymy teraz, czy coś to pomoże. Czy coś mi to da, uwaga. Czekaj, może coś mi tutaj pomoże. Pęka szkło, patrzcie! Pęka szkło, tak to działa. Temperatura rozwala szkło. One mi zaczęło pękać, to mocne, twarde szkło. Patty, to działa, słyszysz? Rozpalaj więcej, dobra. Jeszcze mocniej, głowa mi już pęka. Zaraz to szkło pęknie i może pojawi się mi postać. Patrzcie, dobra, dobra, jeszcze mocniej, dokładnie do pieca, wszystko dokładam. Jest dookoła rozpalone. Każdy piec jest mocno rozpalony, ale tu gorąco. Temperatura robi się wysoka, bardzo wysoka, bardzo wysoka. Jest, pękło szkło, pękło, jestem normalny, pękło. Pękło. Tak, udało się. Jestem normalny, patrz, trzymam tutaj. Jest, o, ręcznik mój.
pękło! Mogę się teraz wytrzeć ręcznikiem. Dobra, jest, super, weź mi uwolni teraz. Ej, czekaj, potrzebuję kilo, zaraz zamienię go. No, okej, okay, wyjdę. Jest! Uhuu, mamy to, ura, patrz, jestem... jest, udało się! Jest, mamy to, mamy, widzowie, udało się! Szkło pękło i zostałem normalny. Uhuu, daliśmy radę. I teraz możemy chyba stąd wyjść, czekaj, spróbujmy stąd wyjść, chodź Patty do góry. Okej, okay, jest tu wyjście, wychodzimy tym wyjściem. Już jako normalny nie jestem szkłem, ale było ciężko, gdybym został na całe życie szkłem, no nie chciałbym być. Ale wreszcie to pękło i teraz możemy sobie postawić drabinki i wychodzimy do góry. Jest piękna pogoda, wow, co to jest? Jakie wielkie, ej. Tego tu nie było. Dziwne. Dobra, ale tu jakieś gniazdo jest. Ale jesteśmy koło naszej wioski, tu jest właśnie ten muzeum, więc tu jest nasza wioska. O, super, możemy teraz wrócić szczęśliwie, Patty. A wy możecie wbić na mój sklep po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Sprawdzajcie, pieszanie w opisie i też wbijajcie na kanał do Patty. Ona też nagrywa Minecrafta, Robloxa, Patty X, Patty S. Też wbijajcie na mojego Instagrama, Facebooka, wszystkie linki na dole. Klikajcie, my się widzimy jutro, odcinki są codziennie, także pamiętajcie i do jutra.